pozwólcie Państwo, że przedstawię dzisiejszych gości. Zaczniemy nietypowo, bo powinniśmy zacząć od gospodarzy, ale że dzisiaj w naszym gronie są przede wszystkim panie i one występują w roli głównej, zatem zaczniemy od pań. Powitamy wielkimi brawami zawodniczki, które będą w nowym sezonie reprezentowały drużynę X Suns Wichość Jelenia Góra. Są to w kolejności alfabetycznej, żeby też nie było tutaj żadnych wątpliwości, kto jest ważniejszy, Julia Grącka i Maria Wybrańc. A teraz ten czas na sprawców tego wielkiego koszykarskiego zamieszania. Prezes klubu X Suns Wichość Jelenia Góra, pan Eugeniusz Stroka. Trener zespołu, Rafał Stroka. Oraz wspomniani już gospodarze tego ośrodka, czyli przedstawiciele X Suns Ekowa Sportu, panowie Paweł Palus oraz Tomasz. Dziękuję tutaj za takie miłe wprowadzenie. Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu redaktorowi, że zechciał osobiście tutaj do nas przyjechać. Proszę Państwa, chcemy budować zespół, który byłby wizytówką miasta. Żeby ten zespół nie był tylko przysłowiowymi dziewczynkami do bicia, tylko żeby to był zespół, który potrafi walczyć, który pokazuje coś, mistrzostwo, tak jak oczekujemy od dobrych aktorów dobrego występu teatralnego, tak samo od sportowców chcemy oczekiwać takich samych działań na boisku. Minęły czasy, że tylko i wyłącznie kluby opierały się na własnych zawodnikach czy zawodniczkach. Kiedyś był nawet taki przepis, który mówił, że nie wolno, jeżeli ktoś nie miał stałego miejsca zamieszkania w danym mieście, to nie mógł występować w danym klubie. To są odległe czasy. Dzisiaj ja już straciłem zupełnie jakąś rzeczywistość, patrząc na Ligę Żużlową, którą bardzo kocham, bo jako młody chłopak chodziłem na mecze żużlowe z żoną we Wrocławiu, bo to było bardzo blisko akademika Spartakusa, który powstał w tamtym czasie i widzę, jak zawodnicy zmieniają klub po klubie. Ta karuzela transferowa trwa i to jest syndrom naszych czasów i tutaj trudno się temu dziwić. Chcemy nadążać, nie chcemy być prowincją, tylko chcemy pokazać, że do Jeleniej Góry, do dobrego klubu, do pięknego miasta, do stolicy Karkonoszy przyjeżdżają czołowe zawodniczki w Polsce. Nie waham się użyć tego określenia, dlatego że pani Julia ma niedużo, ale 5 spotkań w pierwszej reprezentacji Polski. I było to bardzo niedawno. Rzuciła łącznie 18 punktów, ale jej pobyt krótki w Jeleniej Górze w poprzednim sezonie to jest 46% celności rzutów za 3 punkty. Bardzo się cieszę, że pani Julia przystała na naszą propozycję i będzie reprezentowała barwy Wichosia. Druga pani, pani Maria Wybraniec, może nazwisko bardzo dobrane do sytuacji. Kiedy zaproponowaliśmy kontrakt, wiedzieliśmy, z kim rozmawiamy. Pani niezwykle ambitna, na boisku waleczna. Takich potrzeba w Wichosiu, taki był kiedyś waleczny Spartakus, który miałem przyjemność prowadzić i myślę, że pani Maria podobna sytuacja. Pani Maria oprócz tego będzie prawdopodobnie, tak to żeśmy ustalali, studentką KANS-u, Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. Zawsze boję się, że pomylę kolejność. I po prostu będzie studiowała psychologię. Proszę Państwa, za chwileczkę nastąpią takie dwa momenty, myślę, czy nie wiem, czy Pan o tym powie, czy ja już w tej chwili kontynuując, w którym podpiszemy symbolicznie kontrakt. Ten kontrakt jest już podpisany, ale w wersji elektronicznej, którą mam moc prawną, ale dzisiaj jest sprawczą, ale dzisiaj formalnie Panie pod kontraktem złożą swój podpis. I niezależnie od tego pamiątkowo dostaną koszulki, oczywiście będą to koszulki jeszcze nie te do grania, bo te są specjalnie, jeszcze nie wiadomo jaki będzie wzór, musimy ustalić z panem prezesem Gajdamowiczem i dopiero wtedy po prostu zrobimy odpowiedni model, inne na nowy sezon. Natomiast myślę, że te koszuleczki też dzisiaj wręczymy paniom na pamiątkę dzisiejszego spotkania. To jest taka wizualna sprawa, która często przy kontraktach nowych zawodników kluby w ten sposób postępuje.
Jeżeli czegoś nie, czy kogoś nie powitałem, nie przywitałem, nie zachowałem się może tak, jak powinien to zrobić gospodarz, to proszę mi wybaczyć, ale po prostu myślę, że możemy w tej chwili przystąpić. Tak jest, to jest ten moment. Zapraszamy. Dobrze. Mam prośbę, tu są na pierwszej stronie od razu, są kwoty pewne, to jakbyście Państwo już tak nie wkładali obiektywu, to będzie to tyle, dlatego że mamy zagwarantowane, że zawodniczki muszą utrzymać pewne rzeczy w tajemnicy, my również. W związku z tym może zaczniemy od Pani Julii, tak jak Pan redaktor powiedział w kolejności alfabetycznej. Popieram, jestem z tym bardzo szczególny i ostrożny, prowadziłem pierwszy zespół Odry Wrocław w koszykówce i nauczyło mnie to jedno rzecz, że nam brała wtedy pani Mariola Pawła, że jak powiem jednej Ania, to nie mogę drugiej powiedzieć Baśka. Tylko muszę już wszystkim zdrobniale cały czas do końca treningu. A jak zacznę od jakiegoś Baśka, to muszę już jechać potem Kryśka, Zośka, inna i tak dalej, bo to już kobiety odpowiednio odbierają. Więc ja może w ten sposób poproszę tutaj tylko o podpisanie przez pana. Dobrze. Może otworzymy przy okazji. Proszę. Dobrze. No nie wiem, czy to jak da radę, to bardzo proszę. Ja może tylko tu pokażę. To jest nasza koszulka rozgrzewkowa, prawda? I Sansa. To jest ta koszulka. Możemy razem trzymać? Możemy się cofnąć do kanału. Tak? I teraz z drugiej strony może. O, tu jest. O, myślę, że panowie złapali. Jak pani Julia uważa, to bardzo prosimy. Świetnie. Na pamiątkę dzisiejszego pobytu, proszę Państwa, my nie musimy być naprawdę, kiedyś jak ktoś powiedział, ci tam w tym kolegium karkonoskim chyba zwariowali, bo nagle się okazało, że mogły trzy dziewczyny przyjechać ze Stanów Zjednoczonych i reprezentować barwy naszego klubu, a klub wszedł do rozgrywek play-off, więc powiedzmy sobie szczerze, to jest zespół, który grał w ekstraklasie, z trzema Amerykankami, ale wszedł do polskim składem z ekstraklasy. I tu na pamiątkę, bo dosłownie kilka tygodni temu minęła piękna rocznica naszego awansu, o której to regularnie co jakiś czas pan Piotr Kuban na łamach JG24 regularnie o tym pisze. Tu również o tym wspominamy, za co mu w tej chwili publicznie serdecznie dziękuję, bo to nie jest tylko dziennikarz, to jest przede wszystkim kibic Spartakusa dawnego i w ogóle kibic sportu jedynego. I tak to może mogę powiedzieć. Na pamiątkę dziękuję dla pani bardzo. Julii. I poproszę w tej chwili panią Marysię również o podpisanie. Dobrze, dziękuję bardzo. I tu pozwolimy sobie również w przypadku pani Marii. Proszę bardzo, jak można. No tu jeszcze metka, to może gdzieś ją. Nie wiem, można włożyć do środka. Do środka, dobrze. Pokażemy, że najpierw to żuleczkę. Ale dziewczyny te czarne, fajne. Ona u nas grała. Gawrońska. Biała. Ja jestem przybrana. Tak, możemy. I jeszcze z tyłu. Się skretowa. Proste pytanie. Dlaczego zdecydowałeś się pan przyjąć ofertę Michałsia i na drugi dzień zbliżającym się sezonie? To może ja zacznę. Ja do drużyny dołączyłam już w zeszłym sezonie, w połowie, ponieważ zarząd się do mnie zgłosił, żebym pomogła w sytuacji, jaka była. Udało nam się utrzymać w lidze i wiedziałam już po sezonie, że plany na ten sezon i cele będą dużo wyższe, dlatego od razu zdecydowałam się i powiedziałam, że jeżeli są zainteresowani, żebym reprezentowała klub z Jeleniej Góry, no to ja jestem
chętna i jak najbardziej będę współpracowała na kolejny sezon. Dlatego bardzo szybko się dogadaliśmy. Ja wiedziałam, że chcę pomóc tutaj drużynie w osiągnięciu jak najlepszego wyniku. Zaufałam już sztabowi, nie wiedząc, jakie będą nazwiska, jakie będą zawodniczki. Zaufałam, że jeżeli gramy o wyższe cele, no to podejrzewam, że drużyna będzie odmieniona. I tak też się stało, dlatego ja się bardzo szybko dogadałam z klubem i jestem zadowolona i mam nadzieję, że teraz przyjdą do nas kibice, więcej kibiców, którzy pomogą nam w wygrywaniu meczy. To teraz moja kolej? Tak jest. No to ja w sumie bardzo podobnie. Trener do mnie zadzwonił, porozmawialiśmy, dowiedziałam się, jakie będą warunki, co planujemy w tym sezonie i ogólnie przekonały mnie dosłownie tylko i wyłącznie cele, właśnie nowe umiejętności, jakie mogę tutaj zdobyć i poszerzyć jakieś horyzonty i krótka piłka. A na pewno wiecie, jakie zawodniczki za tydzień będą kolejne przedstawione, jak sądzę, to w oparciu o tą wiedzę, na co będzie stać Michosie, na walkę o czołowe miejsca, czy nie bardzo? Takie są plany i spełnimy wszystkie oczekiwania i miejmy nadzieję, że uda się osiągnąć ten cel. Czwórka to jest nasz cel, natomiast im lepszy wynik, tym lepiej. Każdy sportowiec chce wygrywać, każdy sportowiec nie umie przegrywać. Chce po prostu każdy mecz wyszarpnąć, chcemy, żeby były emocje, chcemy, żeby była dobra gra, żeby ludzie chcieli do nas przychodzić, nas kibicować i nam pomagać. Ja się bałem tych pytań, dlatego że nie dlatego, proszę Państwa, przede wszystkim są dwie rzeczy. Po prostu musimy zachować się odpowiednio i z szacunkiem do wszystkich, którzy grali w zeszłym roku. Nie chcę w tej chwili wypowiadać się, bo wiele naszych działań uzależnionych jest od środków finansowych. Za język się trzymam, żeby powiedzieć, że tych środków dostaliśmy z miasta za mało. Dostaliśmy znacznie mniej, aniżeli w zeszłym roku. Uspokoję wszystkich, a przede wszystkim zawodniczki. Nasi sponsorzy i my, trenerzy i działacze i zarząd, jesteśmy gwarantem tego, że wszystkie zawarte umowy będą zrealizowane. Ja to mówię publicznie. Proszę Państwa, natomiast co będzie z pewnymi zawodniczkami? No na pewno zostaną w zespole Jeleniogórzanki typu, powiedzmy, przepraszam, mówię typu, będą to czy Ola Prokop, czy Blanka Warsińska, czy Maja Najmrocka, czy Jagoda Bielecka i również młodziutkie dziewczynki, które aspirują do grania. Natomiast ciężko mi powiedzieć jest na 100%, jaki będzie los innych zawodniczek. To się wiąże z wieloma różnymi sytuacjami, między innymi takimi, że w tej chwili, jak powiem, że więcej jak 90%, to nie skłamie, z zawodniczek będzie na miejscu, mieszkała, trenowała 4 razy w tygodniu i tak dalej, i tak dalej. A mógłbym powiedzieć, że nawet w 100, jeżeli uznamy, że inna z zawodniczek przyjedzie 2 razy w tygodniu, będzie tu mieszkała przez 3 dni, żeby mogła się przygotować do meczu. Więc proszę Państwa, ja zdaję sobie sprawę z tego, że panie, które grają, to są kobiety, które mają również i swoje różne obowiązki. I my staramy się zawsze patrzeć w taki sposób, żeby wyjść z sytuacji, żeby po prostu zawodnik wiedział, że w jakiś sposób jego problemy są rozumiane przez klub. Można? Ja tylko jeszcze chciałem, proszę bardzo. Chciałem dodać, powiem w ten sposób, że kryterium doboru graczy w sezonie był uzależnione tylko i wyłącznie od tej liczby pracy, którą wykonamy na treningu.
czyli przede wszystkim zawodnicy, którzy są do dyspozycji, w pełni dyspozycyjni dla naszego celu, który chcemy osiągnąć, dlatego że też i różnego rodzaju sytuacje finansowe, sytuacje na rynku transferowym powodowały, że w zeszłym roku jednak kadrowo nie byliśmy w stanie wizerunkowo się dobrze przedstawić. Brakowało nam liczby graczy na treningach, brakowało nam odpowiedniej liczby graczy na meczach i to wszystko nie szło w stronę takiego profesjonalizmu, o którym ja marzę. Dlatego kryterium doboru zawodników było jedno, tylko i wyłącznie, czyli dyspozycyjność i praca. I tutaj pod tym względem powiem w ten sposób, bardzo nieskromnie, że te transfery, które w sumie wszystkie przeprowadziliśmy, to bym ocenił naprawdę w skali od 1 do 10 na 9,5. Młody ośrodek, w sumie od 5 jest pełna lat, ale no cieszę się dużym zainteresowaniem, obłożeniem głównie grup sportowych. Jest to również oficjalna baza treningowa Polskiego Związku Triathlonu i mogę powiedzieć, że wszyscy goście, to, którzy nas odwiedzają, to są osoby z pasją do sportu. Taką też widzę już po naszych obecnych tutaj zawodniczkach, bo widać, że dziewczyny są wysposobowane i pasjonatki, zresztą no, miałem okazję widzieć na meczach. Co ja mogę powiedzieć o środku jeszcze więcej? Mamy pełne zaplecze do prowadzenia treningów, do regeneracji, do spędzania dobrze czasu. Tutaj nasi goście wracają i ten ośrodek po prostu się tym broni. Panie też będą trenować? Oczywiście. My liczymy ogólnie, patrząc na ten zespół, który jeszcze nie możemy powiedzieć, do redaktora Tomasza Piotra Kupana się zwracam, patrząc na ten zespół, który się szykuje na ten sezon, wygląda świetnie. Widzę świetne zawodniczki, podkreślam, widzę pasjonatki, bo poprzednie sezony, gdzie występowały, widać tą klasę. My chcemy pomóc trenerom ten zespół też scalać, po to, żeby atmosfera w zespole była dobra. Liczymy na to, że ten ośrodek i możliwość pobytu, trenowania, ale też regenerowania i spędzania czasu w trakcie sezonu spełni tą rolę właśnie, taką jaką spełnia na co dzień dla naszych gości. I ten ośrodek ma być, taką rolę ma spełnić.